Czy to nie jest taka rekrutacyjna bajka, że na większość ogłoszeń, gdzie zamieszczone jest w wymaganiach umiejętność pracy pod presją albo w stresie i pada takie pytanie na rozmowie, każdy kandydat mówi z dumą, jasne, stres, co to takiego? A jednak w praktyce okazuje się, że tylko to taka poza, kurtuazyjny element rekrutacji, gdyż często nie tylko na stres nie ma rady, ale potrafi on nas kompletnie rozmontować. Jak sobie z nim radzić w miejscu pracy? Przedstawiam 4 strategie na stres w pracy. Kiedy mówimy o stresie w miejscu pracy i o metodach na jego zniwelowanie, nie sposób nie wspomnieć o naszym kursie online dotyczącym przeciwdziałania skutkom siedzącego trybu życia. Kurs składa się z 50 praktycznych lekcji prowadzonych przez doświadczonego fizjoterapeutę. Link do kursu i przykładowych lekcji znajduje się w opisie. Zapraszam. Kiedy budzę się w poniedziałkowy ranek, jestem niesamowicie zaskoczony, jak w ciągu ostatniej dekady, albo nawet dłużej, zmienił się sposób, w jaki pracujemy. Poniedziałkowa kawa, tak zwana poranna zerówka, wiecie, pierwsza kawa się nie liczy, nastraja mnie nieco refleksyjnie. Jest to też wspierane tym, że w poniedziałkowe poranki przypominam sobie przygotowane w weekend plany na cały tydzień. Zawsze mam wrażenie, że w tygodniu brakuje mi jeszcze jednego dodatkowego dnia pracy. Tak po wtorku. Rozsądek podpowiada, że właściwie po nim powinien nastąpić jeszcze jeden dzień odpoczynku. Taka dodatkowa niedziela. Wtedy być może zdążyłbym zrealizować wszystko, co chcę, powinienem i czego się ode mnie oczekuje. Obecna kultura biznesowa, w której praca jest obecna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jest nie tylko bardzo przytłaczająca, ale też mniej efektywna. Zresztą spotykam się z tym nie tylko w nowoczesnych branżach i dużych korporacjach po godzinach pracy. Wiele osób po 19 odpala laptopy w domu i dalej pracuje. Takie rzeczy dzieją się też w tak zwanej budżetówce, w zwykłych urzędach. To zawsze ten dylemat, więcej czy efektywniej. Często w większych organizacjach przełożony nie jest w stanie zrozumieć złożoności pewnych procesów, klient rozumie jeszcze mniej. Obaj oczekują niesamowitych efektów z obowiązkowym efektem wow i to najlepiej jeszcze dzisiaj po 22. A tu weny brak. No i co zrobić? Specjaliści nigdy nie byli tak zestresowani, zmęczeni i pozbawieni snu. Są nieszczęśliwi, mniej produktywni i niedalecy od wypalenia lub po prostu wypaleni. Badania pokazują, że liczba chorób związanych ze stresem w ostatnich latach wzrosła o 1/3. Menadżerowie spędzają ponad 70 godzin tygodniowo na aktywności związanej z ich pracą i choć jest to często w jakiś sposób kompensowane atrakcyjną jak na nasze warunki pensją, długofalowy koszt może być jednak znacznie większy. Scott Albin, autor Przepracowanych i Przytłoczonych, podsuwa nam w swojej książce Garść Strategii, w jaki sposób poradzić sobie z tą sytuacją. Przyjrzyjmy się tym strategiom. Wybrałem 4 na potrzeby tej animacji, no i oto one. Pierwsza strategia. Naśladuj zająca. To długa porada, ale ma głęboki sens, więc posłuchaj. Jeśli czujesz, że chciałbyś w trakcie pracy zerwać się od biurka, wypaść za drzwi i nigdy więcej nie wracaj, to najpewniej oznaka, że twoje mózgowe centrum dowodzenia reakcjami, zwane wzgórzem, przełączyło się w schemat walcz lub uciekaj. W rzeczywistości ten schemat jest bardziej skomplikowany. Pewnie słyszałeś powiedzenie śpi jak zając pod miedzą. W rzeczywistości zając nie śpi. Gdy podchodzimy, włącza mu się ten trzeci stan, pośredni stan swoistego zamrożenia. Pozwala on przygotować organizm na przełączenie się na któryś z pozostałych dwóch i w ciągu kilku następnych minut spożytkować zgromadzoną energię. Czyli wzgórze, nasze centrum dowodzenia, ma 3 możliwości. Włączyć tryb walki, ucieczki lub gromadzenia energii, jakby zamrożenia organizmu, by dopiero za chwilę przełączyć się w tryb walki lub ucieczki. Jednak to nie jest koniec procesu. W każdym z uruchomionych trybów zachodzi taka kaskada reakcji. Zostają włączone w trybie awaryjnym następne układy organizmu. Po pierwsze zostaje uruchomione ciało migdałowate, część mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie emocji. To następnie aktywuje podwzgórze, obszar odpowiedzialny za regulację autonomicznego układu nerwowego, który przekazuje wiadomość do nadnerczy. Te zaczynają pompować adrenalinę, hormon, który przygotowuje twoje ciało do szybkiego i w razie potrzeby gwałtownego reagowania. Gdy skończy się adrenalina, twoje ciało przestawia się na kortyzol, inny hormon o podobnym działaniu. No i oczywiście to wszystko jest dość uproszczone, ale z grubsza tak to wygląda. Wszystko to zwiększa czujność i przygotowuje nas ostatecznie do walki lub ucieczki. Dziwne, jak trudny szef, nieprzyjemny klient lub niemożliwe terminy mogą równie dobrze jak maniak machający nożem wywołać właśnie taką reakcję. Jeśli siedzisz w biurze, to długie godziny wydzielania adrenaliny czy kortyzolu zaczynają potęgować stany chorobowe. Organizm dosłownie jest wypalany przez substancje, które wytworzył. Zając potrafi sobie z tym poradzić. Jeśli nie przełączył się wcześniej w tryb walki lub ucieczki, to potem jak już minie zagrożenie, robi kilka rundek z pełną szybkością, zużywa hormony, które nagromadziły się w jego ciele, rozładowuje całą tą energię. Jednak człowiek siedząc w biurze nie ma takiej możliwości od razu. Zresztą zwykle sytuacje stresowe nawarstwiają się i przechodzą jedna w drugą. Tak więc po pierwsze naśladuj trochę naszego zająca. Postaraj się jak najszybciej wypalić ruchem produkty stresu, które zebrałeś podczas pracy dnia. Szybki spacer, rower, bieganie popołudniowe lub wieczorne, jakikolwiek intensywny ruch, a nawet praca fizyczna, jeśli w naszej pracy zawodowej nie mamy możliwości się poruszać, będzie skutkowała lepszym odpoczynkiem i uregulowaniem procesów hormonalnych w organizmie. Nie mówiąc już o tym, że nasze ciało nie jest przyzwyczajone do bezruchu, któremu można zaradzić nawet podczas pracy i zniwelować stres, w który wpadamy po prostu źle, użytkując nasz organizm. Z kolei poranna aktywność fizyczna pomoże nam tlenić organizm, pobudzić krążenie i przygotować go na nadchodzące godziny stresującego dnia. Oczywiście w całym tym procesie może pomóc nasz kurs dotyczący przeciwdziałania skutkom siedzącego trybu życia, gdzie w krótkich lekcjach przedstawione są ćwiczenia, które można wykonywać w biurze, nawet podczas siedzącej pracy. Druga strategia na stres w pracy. Oddychaj. Druga rada to ograniczenie reakcji naszego organizmu na stres. Od gwałtownej reakcji wzgórza, przez ograniczenie odpowiedzi ciała migdałowatego, podzgórza, nadnerczy. Jak ograniczyć tak pierwotne odruchy? Pierwszym krokiem jest coś, co i tak będziemy robić. Oddychanie. Głębokie, właściwe oddychanie powoduje dotlenienie organizmu, ale także nastawia nas na kolejne możliwości. Praktyka tzw. mindfulness, czyli uważności na teraźniejszość, powoduje zarówno fizyczne, jak i psychiczne korzyści. No i właśnie to wszystko zaczyna się od oddychania. Głębokie, powolne wdechy i wydechy, przerywane zatrzymaniem powietrza, uspokajają. Następnym krokiem może być użycie jednej z takich aplikacji, jak na przykład Prama Breath, które prowadzą Cię przez różne rodzaje treningu oddechu. Od tej praktyki już niedaleko do trzeciego kroku, czyli medytacji. Jest ona nie tylko dobra dla naszego samopoczucia, ale także dobra dla naszego zdrowia fizycznego. Takie konkluzje wywiódł Herbert Benson, profesor Harvard Medical School, z metaanalizy badań dotyczących medytacji. Wykazały one, że regularna medytacja może realnie zmniejszyć rozmiar ciała migdałowatego, a tym samym przeciwdziałać niepożądanej reakcji na stres. Trzecia strategia. Bądź gotowy na sytuację stresową i miej strategię. Codzienne zmagania ze stresem są niezwykle ważne, natomiast równie istotne jest strategiczne podejście do przeciwdziałania jego występowaniu. Ważne, żeby mieć taki plan. Pierwszą z takich spraw, o które należy zadbać, jest responsywność, czyli zdolność do jak najszybciej odpowiedzi. Wiadomo, że z jednej strony obecnie zamknięcie się na kontakt z obowiązkami zawodowymi poza 8 godzinami w biurze jest, w większości przypadków mówiąc, nierealne. Z drugiej strony bycie pod telefonem 24/7 jest kompletnie wyczerpujące. Zaplanowanie okresów, podczas których będzie można odpowiedzieć na maile czy telefony w ciągu dnia, jest niezwykle istotne. Można na przykład w swoją poranną rutynę wpleść sprawdzenie nocnych wiadomości dopiero rano. Pozwoli to zaktualizować plan dnia, następnie skupić się na pracy podczas tego porannego szczytu efektywności zaraz po przyjściu do biura. Następnie może być czas na zajęcie się mailami, telefonami i innymi żądaniami, które wytrąciłyby nas z naszego ciągu produktywnej pracy. Potem czas na spotkania robocze, jeśli takowe są. Następnie znów czas na pracę, znowu sesja z mailami i telefonami, następnie odpoczynek. Praca przy swoich zadaniach, kontrola maili przed wyjściem, zaplanowanie dnia następnego, a następnie aktywność fizyczna, czas dla rodziny i domu. Potem wieczorna sesja z mailami i telefonami i odpoczynek nocny. To propozycja, nie gotowe rozwiązanie. Pewnie nasz plan dnia będziemy musieli wprowadzić, uzgadniając go z szefem, współpracownikami i klientami. Jeśli dotychczas odbieraliśmy każdy telefon, to może to trochę potrwać. Należy ludzi do naszej rutyny przyzwyczaić. Lecz przecież nikt nie będzie wymagał, żebyśmy odbierali nasz telefon podczas spotkania z ważnym klientem. Dlaczego ma więc wymagać, żeby podczas zakupów z rodziną natychmiast odpowiadać na wiadomości? Przydatne w tej strategii będą wcześniej przygotowane SMS-y w stylu oddzwonię po 14 i jeśli jest to coś bardzo pilnego, proszę o krótką informację SMS-em, albo maile zapoznam się z mailem, będę w stanie odpisać w ciągu 4 godzin, lub podobne, które przekażą naszemu rozmówcy, że przyjęliśmy do wiadomości problem i pracujemy nad nim oraz kiedy powinien spodziewać się jakiejś pełniejszej reakcji w określonym czasie. Oczywiście warto też być elastycznym i jeśli rzeczywiście dzieje się coś ekstremalnego, reagować w adekwatny sposób, ale to jest raczej oczywiste. Lecz nawet w obliczu jakiegoś kryzysu nie oznacza to naszego pełnego zaangażowania. Możemy uruchomić procedury, scenariusze przygotowane na tego typu sytuacje, zaangażować zespół lub podjąć inne potrzebne działania. Nie musimy być niezastąpieni. Wręcz przeciwnie, jeśli taka sytuacja wystąpi, powinniśmy jak najszybciej rozpocząć proces zabezpieczenia firmy, naszego stanowiska przed naszą nieobecnością spowodowaną wakacjami, wypadkiem, a nawet prozaicznym zgubieniem komórki. Czwarta strategia. Wyrób sobie dobre nawyki. Czwartym elementem, który może wesprzeć nas w zmaganiach ze stresem, jest wyrabianie nawyków. Nawyki są to takie rodzaje zachowań, które pozostając wolne i zależne od naszej woli, ponieważ w każdej chwili możemy ich zaprzestać lub je przerwać, przestawiają nasz umysł w stan pracy na autopilocie. Dopóki nie podejmiemy decyzji, by przerwać rutynę, działamy nawykowo, co nie zużywa naszej energii. Z kolei trudne decyzje, stres, planowanie zużywają tę energię. Mowa tutaj o takich nawykowych działaniach jak aktywne aktualizowanie listy zadań, prowadzenie terminarza czy planera, monitorowanie postępu swoich zadań, czy na przykład niezabieranie komputera do domu. Im mocniej odciążymy ten, jak niektórzy to nazywają, mięsień siły woli, tym więcej energii będziemy mogli przeznaczyć na kluczowe decyzje i na przeciwdziałanie stresowi. Bo zwróciliśmy uwagę, że stres dodatkowo jest potęgowany przez poczucie zmęczenia. Czyli wyrabianie rutyny w bezpośredni sposób pomoże nam w zmaganiu się ze stresem. To długoterminowe działanie, lecz każdy następny z sukcesem wprowadzony nawyk pozwoli nam w dłuższej perspektywie lepiej radzić sobie w środowisku przesiąkniętym niepewnością, gwałtownymi zmianami i trudnymi decyzjami. No i jeszcze wisienka na torcie. Te cztery strategie, o których opowiedziałem, wspierają się nawzajem. Świadomy oddech i medytacja powodują zwiększenie siły woli, która umożliwia lepsze trenowanie nawyków i efektywniejsze zmaganie się ze stresem. Z kolei ruch pozwala zredukować stres fizyczny i skupić się na tym bardziej nieuchronnym stresie psychicznym. Pozwala też lepiej odpocząć podczas snu, co znacząco wpływa na wyrabianie nawyków i bezpośrednio na siłę woli. Synergia tych strategii może w znacznym stopniu zredukować stres i uczynić Ciebie kimś, kto wydajnie realizuje bajkową wizję rekrutera o osobie, która dobrze pracuje w stresie, albo nasze własne marzenie o byciu bardziej efektywnym przedsiębiorcą. Czego Tobie życzę? Na tą chwilę dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!